Zaimprowizowane studio Łączy Nas Piłka dzisiaj na imponującym tarasie hotelu starego w Krakowie. Jesteśmy z Bartkiem Kapustką. Witam. Bartek, jesteśmy w Twoim Krakowie, czy jednak cały czas Tarnów jest tym miastem, które nazywasz swoim bardziej? Myślę, że bardziej Kraków jednak, bo ja ogólnie pochodzę z małej miejscowości obok Tarnowa, Pogórska Wola. Mhm. A więcej czasu spędziłem w Krakowie niż w Tarnowie, muszę przyznać. Od 12 roku życia już tutaj mieszkam cały czas, więc bardziej myślę, że Kraków kojarzy mi się z takim miastem, które znam lepiej. Mieliście teraz 2 dni wolnego. Pytanie do Ciebie, jest już Bartek Kapustka rozpoznawalny w tym mieście, czy na razie jeszcze spokojnie? Mówiłeś parę miesięcy temu o tym, że nie przeszkadza Ci to na razie, ale może zaczęło. Nie, muszę przyznać, że te 2 dni, które dostaliśmy, przede wszystkim poświęciłem na regenerację, także niewiele wychodziłem z domu, bardziej spędzałem czas z bliskimi. Także ciężko mi ocenić, ale na pewno myślę, że gdzieś tam da się odczuć, że po tych meczach reprezentacji szczególnie właśnie ta rozpoznawalność trochę się zwiększy. W środę mecz z Holandią zakończony porażką. Widziałem Was w szatni wyciszonych mocno, nie chcę mówić podłamanych, bo to nie o to chodzi, ale każda porażka wkurza. Dzisiaj patrzysz na ten mecz troszkę inaczej niż w środę wieczorem? No na pewno każdy chce wygrywać mecze i po tym meczu środowym każdy z nas gdzieś tam właśnie nie tak jak powiedziałeś, nie był może podłamany, ale troszeczkę zdenerwowany, że coś zaszwankowało. No, dzisiaj przyjeżdżamy wszyscy już, mam nadzieję, z czystymi głowami, żeby pokazać, że naprawdę jesteśmy dobrze przygotowani do tej wielkiej imprezy. I myślę, że w poniedziałek w Krakowie pokażemy fajną piłkę i wszyscy mocno w nas uwierzą, że rzeczywiście potrafimy coś zdziałać. W środę zmieniłeś Kubę Błaszczykowskiego, tak samo jak w pierwszym meczu reprezentacji z Gibraltarem. Wtedy mówiłeś o tym, że stojąc tam i widząc, że za 16 wejdzie 10, czyli ty, mówiłeś, że to jest niesamowita sprawa, że za taką postać wchodzisz. To już jest troszkę inne podejście, jednak po tym 6 meczu już to wszystko jest dla ciebie bardziej normalne, tak codzienne, można by powiedzieć? Troszkę na pewno tak, nie ma co ukrywać. Dla mnie wtedy to był w ogóle szok totalny. Dla mnie teraz również to był wielki zaszczyt, bo Kuba no jest członkiem tej reprezentacji, który na pewno wiele dla niej zrobił. Jest człowiekiem, który dla każdego Polaka jest taką osobą, która kojarzy się nawet z reprezentacją Polski i to już od wielu lat, więc dla mnie to jest wspaniała sprawa wchodzić za Kubę. Ale na pewno u mnie też rośnie apetyt w miarę jedzenia, dlatego chcę być coraz ważniejszą postacią w tej reprezentacji i coraz częściej wchodzić z ławki lub walczyć już o ten pierwszy plac. No właśnie, wiele osób po meczu z Holandią powiedziało halo, halo, Błaszczykowski słabo, Kapustka wychodzi w pierwszym składzie na Irlandię. Jak ty do tego podchodzisz? Na spokojnie, no, na chłodno? Ja staram się zachować chłodną głowę, na pewno. Cieszę nie będzie się focha dla trenera, jeżeli się nie uda w Nicei zagrać w pierwszym nie, składzie. Nie, oczywiście, że nie. Staram się zachować tak naprawdę chłodną głowę do tego wszystkiego. Każdy z nas chce grać w piłkę, tak naprawdę jedzie na tę imprezę, żeby przede wszystkim grać, a nie siedzieć na ławce. Myślę, że każdy ma takie podejście, ja również takie mam, ale do wszystkiego staram się podchodzić z pokorą i jeżeli tak się uda, że rzeczywiście będę swoje szanse dostawał, to będę bardzo zadowolony, ale wszystko krok po kroku. Dzisiaj wyczytałem w przeglądzie sportowym taką ciekawą wypowiedź właśnie Kuby Błaszczykowskiego, który powiedział, pytany o różnicę między poprzednimi reprezentacjami, tak to nazwijmy, a obecną, to mówi, że to jest to, że młodzież tutaj czuje taką wielką pewność siebie, że oni nie mają żadnych kompleksów. Jak zobaczyłem Ciebie w środę wchodzącego ostro w każdego Holendra, no to widzę, że chyba tak rzeczywiście jest, że ani Ty, ani Zielu, ani Karol zupełnie nie czujecie się gorsi od tych zawodników z większych klubów. Tak i myślę, że to też ułatwiło nam to wszystko właśnie atmosfera w zespole i ci starsi koledzy, tacy jak właśnie Kuba, którzy fajnie nas z tej reprezentacji przyjęli, nie ma jakichś podziałów, każdy tak naprawdę czuje się tutaj jak w klubie, jak wśród ludzi, których zna naprawdę od wielu lat i myślę, że to nam dodaje pewności siebie, każdy nie boi się pewnych rozwiązań, tylko liczy na własne umiejętności i myślę, że właśnie ta cała otoczka ma duży wpływ na to. Nowa pozycja zaproponowana chyba, nie wiem, czy pierwszy raz przez Adama Nawałkę, dla Ciebie pozycja numer 8 na boisku, w meczu z Finlandią tak zagrałeś, później w klubie czasem próbowany na tej, czasem na skrzydle, przyzwyczajasz się już do tej nowej roli, czy na razie jeszcze sam nie wiesz, gdzie się czujesz lepiej? Tak naprawdę nowa, stara pozycja, bo już wcześniej występowałem w środku pola w Krakowie, jeszcze poprzedni sezon. Z tym, że to była bardziej 10, dobrze pamiętam? Troszkę też wyżej? Bardziej 8 właśnie, też 8-10, no zawsze gdzieś tam w środku pola z różnymi założeniami, ale
ale tak naprawdę od najmłodszych lat grałem w środku pola, jeszcze w juniorach czy w trampkarzach, także... Czyli to skrzydło było bardziej dlatego, żeby młodego nie rzucać od razu do środka w Ekstraklasie, ale dać mu się troszkę wyhasać na skrzydle, tak? My w Krakowie mieliśmy wielu zawodników, którzy występowali właśnie na pozycji na środku pomocy i trener miał niezły ból głowy i po jednym meczu podszedł do mnie i zapytał: kurczę, Kapi, przecież może skrzydło też będzie dla ciebie odpowiednią pozycją i że spróbujemy. Ja ucieszyłem się, zresztą graliśmy w takim, Krakowia grała w takim stylu, że chociaż grałem na tym boku, ale często schodziłem do środka, miałem wiele kontaktów z piłką, dlatego dla mnie to nie była jakaś taka wielka różnica. Troszeczkę na pewno trzeba było się przestawić, ale myślę, że nie jest to takie wszystko ciężkie, aczkolwiek no, trzeba pamiętać o założeniu. Tu taka ciekawostka, nie wiem, czy ty rzucałeś okiem na karierę Adama Nawałki jako piłkarza, ale on w wieku 20 lat zadebiutował w reprezentacji, tak, rok później pojechał na wielki turniej i on też zaczynał na skrzydle, a został przesunięty do środka pola na pozycję defensywnego pomocnika. Kogoś mi to przypomina wszystko. I czujesz, że jest coś takiego, że trener cię traktuje jako swojego takiego następcę w cudzysłowie, bardzo duże cudzysłowie. Ciężko powiedzieć, no myślę, że... Nie myślałeś o tym w tym kontekście, z tego co nie widzę. Zastanawiałem się nad tym, ale na pewno jest mi bardzo miło z tego powodu i myślę, że trener ma fajne podejście do każdego zawodnika, czy ktoś jest młodszy, czy starszy, to odpowiednio umie do niego trafić. Ja na pewno na nasze relacje też nie mogę narzekać. No, jesteście w kontakcie, wiem, że na bieżąco. To nie jest tak, że spotykacie się tylko raz na 2-3 miesiące na zgrupowaniach, ale trener do was dzwoni regularnie. Jasne, oczywiście trener wie wszystko, co dzieje się w naszym życiu. Aż zaskakujące to jest, jak dużo, prawda? Tak, na początku te pierwsze telefony, dla mnie to był szok i troszeczkę się stresowałem, ale później już z czasem trener potrafił wprowadzić taką atmosferę i takie relacje, że każdy nie stresuje się tego, podchodzi z tym do tego wszystkiego spokojnie i myślę, że każdy ma z tego radość, że tak naprawdę ma fajne relacje z trenerem i może mu o wszystkim powiedzieć. Mówiliśmy o nowej pozycji, z niej wynikają troszkę gorsze liczby na wiosnę niż jesienią, bo jesienią tych asyst było 9, bramek też więcej. Tutaj ani jednej asysty nie doszukałem się na Transfermarkcie i dwie bramki. Z czego to wynika, jak ty to sobie tłumaczysz? Ciężko powiedzieć, myślę, że mieliśmy z Krakowem taki kryzys też w tym nowym roku niestety. Przyszły takie troszeczkę słabsze mecze, przestaliśmy punktować. Dobrze, że obudziliśmy się pod koniec sezonu tak naprawdę i udało się wywalczyć te puchary, ale myślę, że no, przychodzi czasem taki moment, w którym po prostu troszkę każdy się może gdzieś tam zablokować. Ja również myślę, że taki mogłem mieć, ale mam nadzieję, że to wszystko już za mną i teraz te statystyki i moja gra pójdzie w górę. Ostatnie podchwytliwe pytanie na koniec. Po Euro będziesz grał w europejskich pucharach, czy nie? Zobaczymy. Wszystko się może okazać. Zostawiasz ten temat na to po Francji, tak? Po powrocie z Francji. Tak, jasne. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się jak najdalej zajść i wtedy będę miał później ból głowy. Dziękuję ci bardzo. Bartek Kapustka był naszym gościem. Dziękuję bardzo.